Cześć, tutaj Wiktoria Kowalska. Gram na pozycji atakującej. Mam 24 lata, jednego psa i jednego kota. Cześć wszystkim, nazywam się Magda Kubas, gram na pozycji libero, mam 19 lat, przyszłam tutaj z LTS Legionowa i to wszystko chyba. Nazywam się Gabriela Makarowska-Kulej, mam 23 lata, pochodzę z Jarosławia, nie mam kota, nie mam Tindera, mam kredyt. Myślę, że tutaj nie ma podziału na siatkarki, czy piłkarki, czy kogokolwiek i przedsiębiorczość zależy tylko i wyłącznie od tego, jaką jest się osobą i czy się nad tym pracuje. Ja, jeśli chodzi o mnie, mogę powiedzieć śmiało, że nad tym pracuję. Nie mogę powiedzieć, że byłam przedsiębiorcza, natomiast uważam, że z każdym rokiem idziemy coraz lepiej. Co robisz na obiad? Zazwyczaj coś prostego, zwłaszcza jak się nie ma czasu. Więc ja polecam pierogi mamy, zwłaszcza odgrzać. No i co? No i coś prostego, coś szybkiego. Bardzo dobrze się tu odnajduję, dużo trenujemy, ale widzę już postępy, więc na to liczyłam. No, więc bardzo się cieszę, że jestem tu i mogę być częścią tej drużyny. Szczerze powiem, że pierwszy raz miałam okazję występować w Lidze Mistrzyń. Orientuję się oczywiście, kto tam wygrywał, nie wygrywał. Natomiast jeszcze nie wiem, jakie będą składy w tym sezonie, w tych zespołach, tak dokładnie. Ale myślę, że jak się trochę rozeznam, to bardziej będę mogła odpowiedzieć na to pytanie. Moja mama się obrazi, ale jestem bardziej team tata. Jestem córeczką tatusia zdecydowanie. Ale moja mama o tym wie i ma się z tym dobrze. Na początku byłam jako przyjmująca i uwielbiałam brać odpowiedzialność za grę i kończyć piłki. Nigdy nie chciałam być rozgrywającą, zawsze negowałam tą pozycję i zawsze mocno wierzyłam w siebie, że uda mi się zaistnieć jako przyjmująca. Jednak po pewnym czasie trenerzy zauważyli, że mam mocne palce i nie jestem zbyt wysoką zawodniczką, więc może uda mi się, mogę zaistnieć jako rozgrywająca. I to głównie, czyli mój wzrost głównie zadecydował o tym, że nie jestem przyjmującą. Wiem od kogo. Pozdrawiam tej dziewczyny. Grałam z dziewczynami w plażówkę, tej koleżanki, które były na plezero. Pozdrawiam ją serdecznie i nadal nie wiem, na kogo czekam z tego taksi, ale czekam cały czas i pozdrawiam je serdecznie. Bardzo dobrze wygląda, bo na pewno będzie to oglądał, więc bardzo dobrze wygląda. Jest super. Oczywiście, że tak, że ma szanse i to nawet bardzo duże. No i do tego będziemy dążyć, do tego, żeby osiągać jak najwyższe cele. I nie możemy się bać o tym mówić. Nie mam pojęcia. W sensie na tą chwilę jestem bardzo skupiona na siatkówce. Nie chcę mówić o jakichś takich swoich marzeniach przyszłościowych, jeśli chodzi o co będzie po siatkówce, bo chyba nie o to chodzi w tym pytaniu. Natomiast jakbym nie grała w siatkówkę, nie wiem, chciałam być kiedyś chirurgiem, ale sporo nauki to kosztuje i kurczę, nie wiem, kim bym została. No ale na pewno jakimś innym sportowcem mi się wydaje. Miałam też w gimnazjum krótki epizod lekkoatletyczny, skakałam w dal i miałam taki moment, jak miałam tam chyba 14 lat, że zapytali się mnie, czy nie chcę iść do liceum typowo o profilu tam tego skoku w dal lekkoatletycznym. No i miałam takie kilka dni rozkminy, czy nie chciałabym w sporcie indywidualnym, ale postawiłam na siatkówkę i bardzo dobrze wybrałam, myślę. Wygląda tak, że wstaję rano dosyć wcześnie, bo już koło 6:30. I na początku idę na szybki spacer, tak po okolicy, bo jest bardzo ładna pogoda ostatnio, jest bardzo ciepło już o tej porze, nawet tej porannej. No i później
trening, zazwyczaj siłownia jest rano. Po siłowni wracam szybko do domu, robię ten właśnie mój szybki obiad. I już dosłownie kładę się na chwilę i przygotowuję się na następny trening już popołudniowy, na którym jest dosyć duży wycisk, więc po treningu wracam i tak naprawdę 21 już leżę w łóżku, starając się jeszcze nie zasnąć. Bardzo dobrze, przepiękne mieszkanie. Bardzo ciepło urządzone, bardzo fajnie. Dziury i odbicia stóp na ścianach są bardzo dziwne. Na ręce mam dużo rzeczy, bo są tatuaże, które były moimi pierwszymi i bardzo nieudanymi. I były bardzo nieprzemyślane, niestety. To są te dwa takie największe, których bym się chciała przyszłościowo pozbyć. A te takie aktualne, tutaj mam swój znak zodiaku. Tutaj jest moja ulubiona postać bajkowa, czyli Stitch. Tutaj jest cyfra 18, nie jest to cyfra koszulki czy coś, żeby nikt tak nie pomyślał. To jest taka ważna dla mnie liczba moja i jakby mojej mamy. Jakby urodziłyśmy się tego samego dnia, ja 18, mama 18. U nas jeszcze w rodzinie też ktoś się chyba urodził 18 i jakby zawsze taka szczęśliwa liczba wspólna, także mam 18. I drzewko oliwne. Jak spędziłam wakacje, początek wakacji spędzałam ze znajomymi, natomiast później zostałam powołana do kadry U21, która przygotowywała się do Mistrzostw Świata, które się już zakończyły. I byłam tam przez 1,5 miesiąca, więc większość moich wyjazdów, które miałam poplanowane, na przykład wakacje ze znajomymi, z rodzicami, niestety nie załapałam się. Ale jak wróciłam do domu po zakończonych kadrach, to starałam się spędzić jak najlepiej ten czas właśnie w gronie rodzinnym, znajomych i jak najwięcej korzystać z życia. Bardzo dużo wymaga, ale też bardzo dużo jakby daje od siebie. Widać, że ma duże doświadczenie, no a to jest nam na pewno potrzebne, więc bardzo pozytywnie. Jeśli chodzi o siatkarkę, to od najmłodszych lat była to Katarzyna Skowrońska. Uwielbiałam oglądać i kibicować i tak dalej. Jeśli chodzi o męską siatkówkę, to zawsze był to Mariusz Blazły i to były takie ikony dla mnie, którymi się inspirowałam i inspiruję. Znaczy, już oczywiście pokończyli kariery, natomiast i tak czasem sobie odpalam jakieś filmiki, oglądam. Wzięłabym ze sobą swojego psa, bo przynajmniej miałabym się tam z kim fajnie pobawić i nie byłabym sama. Mam wiele ukrytych talentów, ale są ukryte, więc nie powiem.